pomimo obaw, 11 wolontariuszy szlachetnej paczki z rejonu Skoczów może być z siebie dumnych. Obdarowano łącznie 23 rodzin. Rozdano 390 paczek, a łączna ich wartość to prawie 100 tysięcy złotych. W tym roku bardzo obfitowa się spodziewaliśmy się, że w tym trudnym roku dla wszystkich, no niestety będzie jakiś problem z darczyńcami, ale naprawdę nas wszyscy bardzo pozytywnie zaskoczyli. Rodziny, które są publikowane na stronie Szlachetnej Paczki, bardzo szybko znikały, także czasami darczyńcy czekali na kolejne rodziny, żeby zostały opublikowane kolejne rodziny. No i naprawdę nas wszyscy pozytywnie bardzo zaskakują swoją, nawet tu widzimy, paczki są bardzo takie bogate i naprawdę bardzo kosztowne. Dla rodzin to jest ogromny zastrzyk finansowy i rodziny są naprawdę bardzo szczęśliwe, że takie mają wsparcie. Czyli jeżeli chodzi o te paczki dla konkretnych rodzin, to po opublikowaniu na stronie Szlachetnej Paczki Rodziny, wtedy darczyńca wybiera rodzinę i zazwyczaj to nie jest jedna osoba, bo to są, z racji tego, że to są takie dość duże paczki, zazwyczaj to są albo różne instytucje, szkoły, przedszkola, różne urzędy też się do tego dokładają, więc też są czasami osoby prywatne ze znajomymi, czasami nawet są to takie grupy 100-osobowe, bo każdy gdzieś tam swój grosik dorzuca i z tego powstaje później taka ogromna paczka. I też oprócz darczyńców, którzy pomagają danej rodzinie, bo jest jeden darczyńca, który pomaga jednej rodzinie, jakby wybiera sobie, to też są takie osoby, które nam pomagają w taki sposób, chociażby nam właśnie posiłek gwarantują. Dostaliśmy z cukierni też torta, napoje z różnych sklepów z okolicy Skoczowa, tutaj z gminy Strumień, Bąków nas też bardzo wspierają, oczywiście z panią burmistrz na czele, która nam tutaj użycza też salę, taką tymczasową salę na magazyn. Między innymi też darczyńcą w tym roku był pan starosta, starostwo powiatowe w Cieszynie i właśnie też przyjechał dzisiaj nas nawet osobiście odwiedził, osobiście te paczki wnosił do rodziny. Co to pani jeszcze fajnego trzyma? Właśnie w tym roku w ramach takiej, oczywiście to jest taki bardzo nasz drobny gest jakby wdzięczności dla darczyńców. Każdy darczyńca otrzymuje taki upominek od wolontariuszy, który też będzie przypominać, mamy nadzieję, będzie takim symbolicznym podziękowaniem i przypomnieniem jakby w podziękowaniu właśnie za paczki. I to jest taki własnoręcznie robiony krasnal i też taka bombeczka z naszym logo Szlachetnej Paczki, gdzie też dziękujemy, właśnie tu wyrażamy nasze podziękowanie i to taki drobny upomineczek, czekolada ze skoczowskiej fabryki czekolady, taki akcent skoczowski przy okazji. W tym roku jest nas 11, łącznie z naszą liderką. Mimo, że jest to rok pandemiczny, to się bardzo cieszymy, że jest tylu chętnych osób do pomocy, że są wolontariusze, że się znaleźli. Jeszcze w czerwcu się każdy bał, jak to będzie wyglądało, a się okazało, że jest bardzo fajnie. Tak samo jeśli chodzi o kwestie darczyńców. Rodziny jak padały do bazy, tak w ciągu dosłownie pół godziny znaleźli się darczyńcy. Wszystkie rodziny, 23 na terenie rejonu Skoczów, znalazło swoich darczyńców. Nie było żadnych problemów z nimi, z czego się niezmiernie cieszymy. Gdyż też nie ukrywam, że się baliśmy bardzo, jak to w tym roku będzie, ale w skali całego kraju 14 tysięcy rodzin otrzymało pomoc i jest to naprawdę ogromna ilość. Mimo, tak jak mówię, jest pandemia i każdy się bał, jak to wszystko będzie wyglądało, czy nam jeszcze nie zrobią jakiegoś lockdownu na ten weekend, ale przebiega wszystko sprawnie, nigdzie nie ma żadnych większych problemów, a u nas w rejonie naprawdę wszystko fajnie, jak widać mamy ogrom paczek, które czekają, żeby pojechać do rodzin, darczyńcy przyjeżdżają. Część już przyjechała, część przyjedzie jeszcze w późniejszych godzinach albo jutro. Tak samo część paczek już pojechała do rodzin, część pojedzie jutro, więc już ta magia weekendu cudów się dzieje i się z tego niezmiernie cieszymy. Czyli kto tutaj się udziela? Jakie grupy społeczne tu was wspierają? Nas tutaj wspierają strażacy z OSP Bąków, z OSP Zbytków, także z OSP z Bielska Białej. Mają przyjechać i nas wesprzeć. Bardzo zaangażowała się pani burmistrz, za co niezmiernie dziękujemy, która zadbała również o wolontariuszy, żebyśmy mieli ciepły posiłek, ciepłą kawę, herbatę, żebyśmy tutaj nie zmarzli. Również dzięki pani burmistrz mamy użyczoną salę, w której właśnie się znajdujemy, która jest naszym magazynem. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, są to osoby od 19-20 lat po plus
plus, plus. Nie ma określonej granicy wieku. U nas są osoby i 20, i 30, i 40-letnie. Każdy, kto chciał, mógł, zaangażował się.